Zderzenie osobówki z autobusem, próba odbicia zakładników z rąk terrorystów i obława na dilera narkotyków. To scenariusz międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych, które odbyły się w Zagórzu. Zespoły strażaków, pogotowia ratunkowego, goprowcy, policja i pogranicznicy wspierani przez studentów ze Lwowa ćwiczą i uczą się współpracy. Tak, by w razie realnych zagrożeń działać szybko, sprawnie, a przede wszystkim skutecznie. Poznajemy wspólne metody działania, procedury, dogrywamy pewne założenia, które zostały przygotowane na początku formy papierowej, ale trzeba jej później niestety przenieść na tą praktykę. I myślę, że przez takie ćwiczenia stajemy się lepszymi ratownikami i lepiej będziemy wykonywać swoje zadania już na miejscu działań. Ale prawdziwym sprawdzianem umiejętności współdziałania ratowników są takie sytuacje. Niedzielny poranek, nieco po godzinie 8 rano. Pod Sanokiem dochodzi do tragicznego wypadku. W wyniku zderzenia osobówki z busem giną dwie osoby. Kilka zostaje ciężko rannych. Ich zdrowie, a czasem nawet życie, zależy od szybkiej i skoordynowanej akcji ratowników. Dzisiejsze akcje, dzisiejsze interwencje to współdziałanie wielu podmiotów. Nikt z nas nie wyobraża sobie dzisiaj wypadku komunikacyjnego bez udziału Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji, Prokuratury, Straży Granicznej. Te podmioty są na miejscu i te podmioty są potrzebne. Ja tutaj zaposiłkuję się przykładem, który miał miejsce dosłownie 2 tygodnie temu. Niedzielny poranek, duży wypadek komunikacyjny, duża ilość osób poszkodowanych i w takiej sytuacji na miejscu potrzebnych jest naprawdę bardzo dużo sił, które szybko i sprawnie udzielą pomocy kwalifikowanej ofiarom wypadku, a później zostaną przetransportowane do szpitala. Mobilizacja, gotowość do działania, współpraca i koordynacja wszystkich służb, które są zaangażowane podczas działań w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrożenia, jest niezwykle ważną i istotną sprawą. Daje możliwość podjęcia jak najszybszych działań i jak najbardziej rzetelnych i prawidłowych oraz efektywnych. Podobnie było podczas ratowania turystów, którzy podczas zamieci śnieżnej utknęli w Bieszczadach. Goprowców wspierali wtedy m.in. pogranicznicy. Zdarza się, że co najmniej kilkanaście razy w roku mamy do czynienia z dużymi akcjami poszukiwawczymi, w którym uczestniczą zarówno Straż Pożarna, Ochotnicza Zawodowa, Policja, GOP, Straż Graniczna, czyli wszystkie te służby, które mogą zmobilizować ludzi i sprzęt w akcjach poszukiwawczych. Czasami są to akcje ratujące życie, bo w okresie zimowym to są to poszukiwania, które mają charakter ratujący życie. Podczas ćwiczeń wspierani przez lwowskich studentów pożarnictwa prezentowali ratownictwo z wykorzystaniem technik linowych. W ramach międzynarodowej współpracy Lwowski Державний Університет безпеки життєдіяльності має двосторонню угоду з гміною Загуж для відпрацювання практичних навичок рятувальних робіт. Щорічно ми активно приймаємо участь в даних навчаннях і для нас, для Львівського університету, є дуже важливим приймати участь в даних навчаннях. Великий аспект приділяється теоретичній і практичній підготовці в університеті. Завдяки цим навчанням ми якраз підвищуємо боєздатність і боєготовність наших пожежно-рятувальних підрозділів. На даних навчаннях курсанти університету мають можливість реально відпрацьовувати ті чи інші практичні вправи. Ćwiczenia są podsumowaniem projektu Polsko-Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Integracji Europejskiej, które realizowaliśmy w ramach Krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to też swoiste takie podsumowanie naszego 4-letniego okresu pracy. Praktycznie każdego roku z różnych źródeł zdobywamy środki po to, żeby analogiczne ćwiczenia organizować. Ćwiczenia odbyły się w ramach projektu Polsko-Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Integracji Europejskiej Zielone Bieszczady 2014.